To już pewne. Od 1 stycznia przyszłego roku świadczenie wychowawcze będzie wyższe o 300 zł. Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą w tej sprawie, a to oznacza, że już nie 500 zł na każde dziecko będą otrzymywać rodzice, a 800. Co istotne, aby kwota świadczenia wzrosła, nie trzeba nic robić. Paweł Jędrusik. Nowelizację ustawy prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek w Tarczynie, gdzie odbył się piknik rodzinny 800+, promujący postulowane przez rząd zmiany. Czy to jest dużo? Ja osobiście uważam, że to jest dużo. Bo jeżeli do tej pory było to 500 zł, a teraz będzie 800, to jest to ponad 60% wzrostu świadczenia. I chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomitym sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Sensem naszej polityki jest uśmiech dziecka, jest spokój i szczęście jego rodziców. Właśnie w ten sposób mierzymy wzrost gospodarczy i całą naszą politykę gospodarczą. Nie wskaźnikami, tylko uśmiechami na twarzach dzieci i spokojem, szczęściem ich rodziców. Osoby, które pobierają obecnie świadczenie 500+, żeby otrzymywać nowe, nie muszą nic robić. Od 1 stycznia 2024 roku nastąpi automatyczna podwyżka. W poprzednim okresie świadczeniowym w województwie śląskim złożono ponad 500 000 wniosków, a liczba dzieci, na które zostało wypłacone świadczenie wychowawcze, przekroczyła 800 tysięcy. Warto jednak pamiętać, że 1 lutego 2024 roku zostanie otwarty nabór wniosków o świadczenie na kolejny okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.